Według przeprowadzonego raportu e-zdrowie oczami Polaków, już wkrótce wszystkie wizyty będą umawiane za pomocą internetu. W internecie będzie można wyszukać lekarza, będzie można sprawdzić, kiedy można się do niego umówić i dokonać rezerwacji. Kolejną rzeczą bardzo istotną z punktu widzenia pacjentów jest dostępność do dokumentacji, do historii leczenia danego pacjenta. Moim zdaniem dokumentacja będzie dzielona pomiędzy lekarzami i każdy lekarz będzie miał pełen dostęp do całej historii pacjenta. Będzie możliwe wystawianie nie tylko papierowych recept, ale również recept w formie elektronicznej. W ten sposób recepta będzie mogła trafić od razu do pacjenta, na przykład poprzez e-mail, i pacjent, mając receptę w postaci elektronicznej, będzie mógł iść do apteki i ją zrealizować. Co więcej, można nawet sobie wyobrazić sytuację, w której pacjent dostaje od razu lek do domu, ponieważ recepta w postaci elektronicznej może trafić do wybranej przez pacjenta apteki i apteka może wysłać gotowy lek bezpośrednio do pacjenta. Wiele rodzajów konsultacji będzie można prowadzić zdalnie. Wiele wizyt u stałych pacjentów, których znam od dawna, u których nic nowego się nie dzieje, a zgłaszają się na kontrolną wizytę, chociażby po przepisanie recept, na leki, które przyjmują stale. Wiele z takich wizyt mogłoby się odbywać zdalnie, ponieważ jeśli znam pacjenta, nic nowego się u niego nie dzieje, to być może nie jest tak, że on musi aż tak często pokazywać się u mnie w gabinecie. Byłoby to wygodniejsze dla niego, ponieważ zaoszczędziłbym to czas, który musi poświęcić na wizytę, a ja mogłem w tym czasie przyjąć dodatkowych pacjentów, którzy wymagają zbadania, wymagają obecności fizycznej w gabinecie. Nowa technologia przede wszystkim daje dostęp do informacji, tak? Informacje łatwo dostępne pozwalają na podejmowanie szybszych decyzji w krótszym czasie, właściwszych decyzji. To być może pozwala w krótszym czasie dojść do odpowiedniego rozpoznania, wdrożenia właściwego leczenia. Uproszczenia pewnych procedur, które muszą być podczas wizyty wykonane, a w związku z tym być może moglibyśmy w tym czasie przyjąć dodatkowych pacjentów lub poświęcić konkretnemu pacjentowi, który wymaga więcej uwagi, więcej czasu, tyle na to zasługuje.